Kapisz K. Thank you.
Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie na moim kanale Tiger83 z tej strony. Jeszcze się usłyszę, jak widać, tuż przed świętami. Dlaczego? Bo tutaj również po 2-3 bitewki sobie codziennie, chociaż nie zawsze jest czas, sobie rozgrywam, żeby chociaż operacje dzienne robić do sezonu. Mam etap chyba 40, chyba 4 czy 5 dopiero. Także mówię, bo po 2-3 bitwy i to też nie codziennie się udaje rozegrać, ale myślę, że pod koniec sezonu uda się zrobić, może szybciej, zobaczymy jak z czasem, ale co tu najważniejsze, zobaczcie, exp to nic nowego, ale gotówka całkiem fajna, 663 tysiące srebra z dopałką razy 2. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, chyba drugie moje rekordowe uszkodzenia. Po raz drugi chyba przekroczyłem 11 tysięcy uszkodzeń, dokładnie 11 135. Do tego prawie 2,5 tysiąca asyst, co daje nam 13,5, chyba 13 tysięcy, chyba 600 włączonych uszkodzeń, jeszcze 2300 zablokowanych, jeden frag, bitwę przetrwałem. Najlepsze uszkodzenie w grze, jak widać, i tylko za tą bitwę, która trwała niecałe 5,5 minuty, te, tak właśnie bitwy trwają na trzecie erze. Jeśli się pojedzie gdzieś samemu na flankę, to momentalnie jesteś obskoczony przez kilka pojazdów i momentalnie cię niszczą, tak, trafiasz do garażu. Także tutaj albo gdzieś z tyłu, albo po prostu jechać z drużyną. Tutaj jak widać delikatna przyczajka, ostrożnie, bo już szybko dzisiaj ginąłem. To się opłaciło, a mimo to słuchajcie, za to co zrobiłem, tylko pierwsza klasa. Tylko pierwsza klasa, także no tutaj niesamowite uszkodzenia wręcz tutaj wykręcają. Jak widać, u przeciwników dwa czołgi po 10 tysięcy uszkodzeń i 10 tysięcy uszkodzeń również tutaj przekroczył M1A2. To jest chyba Abrams, tak? Nie znam wszystkich pojazdów z zimnej wojny, także chyba to jest Abrams. Jestem top 2. 1476 bazowego doświadczenia i tylko za tą bitwę pierwsza klasa, nie? Na kapitalnym pojeździe niszczarce Tamper. Zdobyczne oczywiście z sezonu, także tyle z mojej strony, mam nadzieję, że się bitewka podobała, zostawcie proszę łapeczkę do góry, będę bardzo wdzięczny i zapraszam nową osobę do zasubskrybowania kanału oraz na mojego Discorda, link będzie w opisie. Dzięki za oglądanie, może usłyszymy się jeszcze jutro, czyli w sobotę, może będzie live, mam nadzieję, bo wyjeżdżamy dopiero w niedzielę. Dzięki, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.